Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Wiedzą o tym zarówno tegoroczni maturzyści, jak i ci, którzy maturę mają już za sobą. W maju uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych przystępują do kolejnych egzaminów. Tymczasem maturzyści, którym w przyszłym roku wybije 70, świętują 50-lecie egzaminu dojrzałości, a ten przed laty wyglądał zupełnie inaczej. Na pierwszy rzut oka świadectwo maturalne sprzed 50 lat niewiele różni się od tego współczesnego. To, co jest różne, to lista przedmiotów, bo tutaj widnieją takie przedmioty jak na przykład budżet, higiena czy pisanie na maszynie. Dzisiaj na przykład wiem, że nie uczą się takich przedmiotów jak stenografia, budżet, liternictwo, rachunkowość, arytmetyka gospodarcza, to prawo. Higiena. Takie przedmioty żeśmy mieli w technikum ekonomicznym. Dużo tego było. Pół wieku temu różnił się nie tylko kanon przedmiotów, ale też sam egzamin dojrzałości. Egzamin był podzielony na ustny i na pisemny. Kto jednak bardzo dobrze poradził sobie w części pisemnej, był zwolniony z części ustnej. Trzeba było też napisać pracę, a później ją obronić. Temat do dziś pamiętam. Problem odpowiedzialności moralnej w świetle utworów Kruczkowskiego, Naukowskiego i Andrzejewskiego. Większość przygotowanych tematów było rzeczywiście związanych z tysiącleciem. Na sali maturalnej królują dzisiaj czerń i biel. Większych wymogów jednak co do stroju nie ma. Przed laty było inaczej. Normalne mundureczki z białymi kołnierzykami, słowackiego krój, ale nie było czegoś takiego. Czegoś takiego jak czerwona bielizna, która wierząc przesądom przynosi powodzenie na maturze, nie było. Nie było też mowy o żadnym innym talizmanie szczęścia. Przyniosłem na maturę maskotkę i położyłem sobie na stolik. Dostałem taką maskotkę, miał to być taki talizman, który miał mi pomóc, tak, w cudzysłowie oczywiście w pisaniu. No ale grono pedagogiczne, te egzaminujące i z tego zabrałem to. I choć komisja podchodziła do egzaminu bardzo formalnie, to nieraz zdanie maturzystów sprzed 50 lat na co nieco przymrużała oko. Ściągi były schowane w paskach pozwijane, ściągi były na udach pod rajtuzami, pod rajstopami. Było ściąganie i udawało się ściągać. O procentowym ocenianiu egzaminów nie było mowy. Za każdy egzamin wystawiana była ocena od 2 do 5. Na 100 dni przed maturą była tradycyjna studniówka, a po maturze komers. Uczniowie jednej z klas Rybnickiego dawnego technikum ekonomicznego od pół wieku co 5 lat spotykają się, aby wspominać maturalne lata. W tym roku w maju nie mogło być inaczej. Okazja była szczególna, bo mija dokładnie pół wieku od maturalnych stresów. Według mnie każdy maturzysta i wtedy i dzisiaj, bo to jest jednak egzamin dojrzałości, można powiedzieć, nie? Oczywiście był to zawsze stres. Był stres, wielki stres, bo zdawałyśmy maturę w 66 roku, tysiąclecie państwa polskiego. Po 50 latach po maturalnym stresie nie ma już ani śladu. Są za to piękne wspomnienia i okazja ku temu, aby znowu poczuć się jak w klasie 5A.